Witajcie wśród nazwisk Polaków. Dziś nazwisko Lodziński. To nazwisko zaproponowane w komentarzu pod filmem przez osobę subskrybującą ten kanał. Od czego pochodzi nazwisko Lodziński? Badacze mają tu kilka pomysłów. Być może też doszło do czegoś, co da się odnotować w historii wielu polskich nazwisk. Poza tym w tym filmie również o popularności tego nazwiska w Polsce. Jeśli interesuje Was i nazwisko, subskrybujcie ten kanał i wpiszcie swoją propozycję w komentarzu pod filmem. Zacznijmy od sprawy najprostszej, czyli od popularności nazwiska Lodziński. Nosi je w kraju niespełna 500 osób, to są dane z 2021 roku. To znaczy, że nazwisko jest dosyć rzadko spotykane. Na liście nazwisk od najpopularniejszego do najmniej popularnego w kraju zajmowałoby miejsce około 12 tysiąca. Lodzińscy zamieszkują w około 50 różnych powiatach. Co piąty polski Lodziński mieszka w okolicach Kielc. Kilka skupisk Lodzińskich znajdziemy w innych regionach kraju. Nie ma powiatu, w którym zamieszkiwałoby ponad 100 Lodzińskich. Jasnym kolorem zaznaczamy jedyny powiat, w którym nazwisko to nosi ponad 50 osób. To powiat kielecki, chodzi o powiat ziemski. Około dwukrotnie mniej Lodzińskich mieszka w Warszawie i w okolicach Płocka. Wśród gmin liczbą Lodzińskich wyróżnia się świętokrzyska gmina Bodzentyn. W stosunkowo niedużej liczbie Lodzińskich może niełatwo być znaleźć wiele osób, które doszły do czegoś istotnego i zapisały się w ludzkiej pamięci. Wymienimy tutaj na potrzeby tego filmu Waldemara Lodzińskiego. To dziennikarz sportowy i redaktor wielu pism o tej tematyce. I tym sposobem już jesteśmy przy tym, co najciekawsze, czyli przy pochodzeniu nazwiska Lodziński. Badacze mają tutaj kilka różnych pomysłów, dlatego być może jest to właśnie szczególnie ciekawe. Niektóre z tych pomysłów mogą budzić nawet pewne wątpliwości. Przejrzyjmy je teraz sobie i omówmy. Pierwsza możliwość to powiązanie nazwiska Lodziński z wyrazem pospolitym lud. Trzeba tu jednak zauważyć, że dla nazwisk, które tak samo łatwo kojarzą się ze słowem lud, jako trafniejsze wskazuje się jednak inne pochodzenie, to znaczy nie od tego kojarzącego się z nimi słowa. Proste skojarzenia po prostu bywają błędne. Co zatem zrobić? Może nie wykluczajmy całkowicie tego prostego rozwiązania, bo może i w taki sposób któraś z rodzin Lodzińskich zyskała swoje nazwisko. Ale przejdziemy jednak do kolejnych możliwości. Druga to pochodzenie nazwiska od nazwy osobowej Lodwik. W przeszłości notowano tę nazwę osobową w rozmaitych formach. To znaczy także tak jak dziś, czyli jako Ludwik, ale i Łodwik, Łodwich i w wariantach podobnych. To z G, to z K na końcu. Formy te znamy z zapisów już od średniowiecza. W wieku XV pojawia się też nazwisko Łodziński, czyli bardzo podobne do tego, który nas tutaj interesuje. Jeszcze do niego wrócimy. Związek nazwiska z Ludwikiem pozostawiamy tymczasem jako drugą potencjalną możliwość pochodzenia nazwiska Lodziński. Trzecia możliwość też wiąże się z nazwami osobowymi. Tym razem chodzi o niemieckie Lod lub Lode. W dawnym niemieckim Lode nazywano grubą tkaninę wełnianą, przezwiskiem takim określono więc być może osobę, która ją produkowała lub sprzedawała. Oczywiście ma to znaczenie, jeżeli przyjmiemy, że nazwisko Lodziński w przypadku którejś z rodzin faktycznie uformowano z tej niemieckiej nazwy osobowej Lode. Czwarta możliwość jest mocno zbliżona. To powiązanie nazwiska Lodziński z niemiecką jest spotykaną też na przykład w Czechach nazwą osobową Loder. Loder to określenie człowieka wyrabiającego suknę. Zdarzało się, że obco brzmiące nazwiska niektórych rodzin uzupełniano z czasem o polskie elementy. Dlatego też wiązanie form Loder czy Lode z nazwiskiem Lodziński można brać pod uwagę. Kolejna możliwość to powiązanie nazwiska z imieniem, ale tym razem żeńskim. Chodzi o imię Leokadia. To fakt, że imię to zdrabnie się jako Lodzia, ale no cóż, nazwiska od imion żeńskich to tylko odrobina obok wielkiej liczby tych od imion męskich. Zapisy z najstarszych wieków nie notują także tego imienia u nas, więc zostawmy tę propozycję po prostu jako jedną z kilku już pokazanych i podawanych w poważnych opracowaniach autorstwa fachowców od pochodzenia nazwisk. Pięć możliwości to dużo? No pewnie, ale to wcale jeszcze nie wszystkie i wcale niekoniecznie te najciekawsze. Jedziemy dalej. Zaproponowano też łączenie nazwiska Lodziński z wyrazem pospolitym Lada. Przy czym nie chodzi tu o ladę sklepową, a o jedno z urządzeń. Nie wiadomo o które, bo nazywano to aż trzy różne. Albo sieczkarnię lub jej część, albo przyrząd ułatwiający ładowanie drewna na wóz, albo ruchomy element w krosnach tkackich. W gwarach wymawiano to lada jako loda, jest też więc już bliżej brzmienia nazwiska. Jego powstanie na gruncie gwary, czyli kiedyś powszechnie używanej wśród ludzi odmiany języka, brzmi kusząco. Lodziński używałby więc może takiej lady, lody, zresztą o którąkolwiek z nich by tu chodziło. Lodziwik, cieczkarnie czy krosne. Oczywiście jeśli przyjąć, że w przypadku której z rodzin Lodzińskich doszło do powstania nazwiska właśnie drogą skojarzenia osoby z używaną przez nią przedmiotem z otoczenia i utworzenia przezwiska pochodzącego od nazwy tego przedmiotu. I jeszcze propozycja siódma. Wskazuje się, że nazwisko Lodziński pochodzi od nazwy miejscowej Łodzina. Taka miejscowość jest w województwie podkarpackim.
Nazwisko utworzone od nazwy miejscowości pretendowałoby do grona nazwisk szlacheckich lub utworzonych na ich podobieństwo, bez posądzania tutaj kwestii pochodzenia społecznego. Zwróćmy jednak uwagę. Propozycja ta wskazuje jako źródło nazwiska nazwę miejscowości na literę EU, a nie L. Dodatkowo dokładnie taką samą etymologię podaje się dla nazwiska Łodziński, wcześniej tu wspomnianego. Co więcej, podaje się też, że nazwisko Lodziński to tylko wariant nazwiska Łodziński. Niech nikt z Lodzińskich nie czuje się tutaj szczególnie zawiedziony, ale ta ostatnia propozycja, to znaczy skojarzenie nazwiska Lodziński z nazwiskiem Łodziński i wywodzenie ich z tego samego źródła, no wydaje się najbardziej prawdopodobne. Dodam tutaj może kilka informacji, żeby objaśnić, przybliżyć, jak mogło dojść do tej zamiany EU na L i powstania nazwiska Lodziński. Zerknijmy na przykłady ze starych metryk. To przykład pierwszy. W dokumencie z połowy XIX wieku z jednej z parafii w okolicy Łowicza występuje Adam Lodziński, syn Jana i Zofii. Właśnie bierze ślub z Barbarą Wójcik. Zostawmy jednak szczegóły i interesuje nas samo nazwisko Lodziński. W indeksach metryk, wykonanych przez osoby zajmujące się genealogią i dostępnych w świetnej bazie Genoteka, do której link znajdziecie w opisie pod filmem, ten sam Adam pojawia się jeszcze dwa razy, gdy się rodzi i gdy umiera. Rzecz w tym, że umarł pod znanym nam już nazwiskiem jako Adam Lodziński. Ale w metryki wpisano też, że gdy się rodził, nazywał się Adam Łodziński, a nie Lodziński. Czyli urodził się jako Łodziński, ale już żenił się i umierał jako Lodziński. Czy to znaczy, że przeprowadził jakąś urzędową, oficjalną zmianę swojego nazwiska? Nie, po prostu to nazwisko w pewnym momencie w inny sposób zapisano i tak już pozostało. Tak się po prostu zdarzało i wie to każdy, kto miał okazję prześledzić metryki z dawnych lat. Ktoś się pomylił? To możliwe. Mógł tej pomyłki dokonać ktoś, kto spisywał akt, ale do pomyłki mogło dojść także dlatego, że sama zainteresowana rodzina podała coś niewłaściwie. To nazwisko Lodziński i Łodziński w tej przykładowej rodzinie, którą tutaj podawałem, występuje przy potomkach jak gdyby naprzemiennie, więc no coś jest na rzeczy. Metryki w ogóle zresztą często dokumentują różne przykłady zmiany nazwisk i często dotyczące tej samej osoby i zachodzące za jej życia. Dochodzi się po prostu do wniosku, że to sama ta osoba musiała to nazwisko w różnych sytuacjach, w różnym wieku podawać w różnej formie. Dziś może się to wydawać dziwaczne, ponieważ swoje nazwisko pamiętamy i raczej się w nim nie mylimy, natomiast dawniej, w tamtych czasach, w XIX wieku, to nazwisko nie było dla ludzi tak samo ważne, nie spotykali się z potrzebą używania go tak często. Mogło się zdarzyć, że po prostu niezbyt dobrze je pamiętali i sami popełnili taki błąd, podając je i zostało ono w ten sposób zapisane i tak już pozostało. Dziwicie się temu? Myślę, że niepotrzebnie. My mamy dzisiaj tak samo z danymi, których nie traktujemy jako szczególnie kluczowe, choć są one ważne. Weźmy jako przykład kody pocztowe. Z reguły pamiętamy kod pocztowy miejsca, w którym mieszkamy, ale jeżeli przeprowadzaliśmy się kilka razy, to możemy mieć już tutaj pewne wątpliwości. Wtedy, mając te wątpliwości, sięgamy po prostu do notatek, sprawdzamy, upewniamy się. Ludzie w XIX wieku często niepiśmienni nie mieli takiej możliwości. Jeżeli nie pamiętali dokładnie swojego nazwiska, jeżeli przypomnieli je sobie troszeczkę niewłaściwie, podali je w innej formie, no i mogło się zdarzyć, że tak już po prostu pozostało. Nie każdy akt w tamtych czasach był sporządzany na podstawie innych aktów. Często wystarczało oświadczenie osoby, która do aktu stawała. Jest zresztą taka świetna scena w literaturze pięknej. Chodzi mi o Konopielkę Redlińskiego. Zachęcam do przeczytania, bo to bardzo zabawna na swój sposób książka. Jest tam właśnie scena o tym, jak rodzina sama nie jest pewna, jakie nosi nazwisko i okazuje się, że nosi zupełnie inne według dokumentów odnalezionych niż sądziła. Lodziński jako wariant nazwiska Łodziński może to być po prostu też zwykły błąd zapisu lub odczytania. Popatrzcie na ten przykład. To akt z regionu łódzkiego z pierwszej połowy XIX wieku. W treści występuje majster draniczarz, to taki, co robi drewniane klepki. Nazywa się Wincenty, a nazwisko? Przyjrzyjcie się. Lodziński czy Łodziński? Wybraliście? A macie pewność, że poprawnie? No właśnie, czasem trudno mieć pewność. Wątpliwości mógł mieć też na przykład ksiądz czy urzędnik posiłkujący się takim zapisem. A sam zainteresowany ze wspomnianych już powodów mógł po prostu nie być pewien, czy nazywa się Lodziński czy Łodziński. Wspomniałem też wcześniej, że było takie zdarzenie, które wpłynęło na formy wielu polskich nazwisk i spowodowało spore zamieszanie. To zdarzenie to zabory i rusyfikacja okresu zaborów. Alfabet rosyjski, którego używanie było urzędowym obowiązkiem w późniejszych dekadach XIX wieku i wieku XX przed odzyskaniem niepodległości, nie pomagał w zapisie polskich nazwisk. Zapisane po rosyjsku Łodziński można odczytać ponownie na polskiej jako właśnie Łodziński lub Lodziński. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale te alfabety nasz i rosyjski do siebie po prostu dokładnie nie przystają. I w rozróżnieniu ło i lo
przy powrocie z alfabetu rosyjskiego do alfabetu polskiego, może to przeszkadzać. Kiedyś może opowiem więcej o zmianach, które zafundował naszym nazwiskom okres używania alfabetu rosyjskiego. Jak to więc było z tymi rodzińskimi? Przypomnijmy teraz te logiczne propozycje dotyczące pochodzenia nazwiska. Wśród nich wszystkich najsolidniej wygląda ta ostatnia, uznająca nazwisko Łodziński za pewien wariant zapisu nazwiska Łodziński. Taki, który po prostu powstał i utrwalił się w czasach, gdy na co dzień nie legitymowano się dokumentami. Dziś funkcjonuje on jako odrębne, pełnoprawne i niezależne nazwisko. Z drugiej strony, powstanie nazwisk czasami rządził przypadek, więc może też pozostałe propozycje tutaj przedstawione nie powinny być całkowicie wykluczane. Może niektóre z rodzin noszących to nazwisko uzyskały je w któryś z wyliczonych sposobów, na przykład od obcej nazwy osobowej Lode. Żeby mieć tu całkowitą pewność, trzeba by solidnie pobawić się w genealoga. Jeśli Łodziński i Lodziński to dwa warianty tego samego nazwiska, to pojawiają się tutaj dodatkowe możliwości dyskutowania o pochodzeniu tych obu nazwisk. Przyrostek ski wskazuje na pochodzenie odmiejscowe, jak nazwiska szlacheckie i tutaj, jak wspomniałem, podaje się tę miejscowość w województwie podkarpackim, ale jak o tym mówiłem w niektórych innych filmach, przyrostek ski niekoniecznie oznacza, że nazwisko rzeczywiście jest nazwiskiem rodziny szlacheckiej, gdyż nazwiska ludzi z gminy również były tworzone według tej samej zasady, chociaż od innych podstaw, czasami od wyrazów pospolitych. Nazwiska Lodziński i Łodziński mogą więc mieć genetyczny związek nie tylko z nazwą miejscowości Łodzina, ale i po prostu ze słowem pospolitym Łódź, w dawniejszej formie tego słowa Łodzia. Gdy nazwiska na ski popularyzowały się w szerokich kręgach mieszkańców naszego kraju, wiele nazw osobowych związanych z wyrazami pospolitymi wtórnie uzyskiwało takie piękne przyrostki. Ktoś mógł więc się nazywać na przykład Kołek, ale dodano mu lub jego potomkom to ski i został Kołeckim. Ktoś mógł nazywać się Jagoda, a potem Jagodziński. Jak w przykładzie z filmu, do którego link wysuwa się teraz na karcie u góry. Ktoś wreszcie mógł się nazywać Łodzia, czyli Łódka, albo jakoś podobnie i także dodano mu to ski i stał się Łodzińskim, a potem może Lodzińskim. I to już wszystko na dziś. Subskrybujcie ten kanał, udostępniajcie film o nazwisku Lodziński, być może zainteresuje on kogoś z waszych znajomych. Przede wszystkim dziękuję wam uprzejmie za oglądanie, zapraszam na profil Nazwiska Polaków na Facebooku. Miejcie się pięknie. Thank you.